Dni techniki kolejowej na stacji Cieszyn połączone z Dniem Dziecka okazały się strzałem w dziesiątkę. Jeszcze nigdy wcześniej na tego typu imprezie nie było takiego tłumu. Absolutnie nie. Generalnie w ogóle z tego doświadczenia mojego wiem, że to jest region taki najbardziej antykolejowy. To są wszyscy tacy negatywni, ale przerosło nas to w 100%. To przerosło w ogóle wszelkie miary, bo tyle chętnych ludzi, no nie spodziewaliśmy się. Czyli świadczy to o tym, że ludzie potrzebują, jednak chcą z powrotem kolei, to tylko władze miasta raczej nie chcą i włodarze okoliczni. Cieszyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zorganizowało jak co roku imprezę mającą na celu promowanie kolei w Cieszynie. Takie spotkanie jest już po raz trzeci, z tym, że to jest największe rangą, bo to jest po raz pierwszy aż przejażdżka darmowa do Goleszowa. No a celem jest to, aby promować kolej, bo marnujemy potencjał. No, jest stacja w Cieszynie blisko centrum, blisko rynku. Linia kolejowa jest nieużywana, można kupić szynobusy, zrewitalizować linię, zmodernizować dworzec, naprawić. No i to, żeby w dobie korków i drogiego paliwa odciąży się te nasze drogi i przerzuci się na nowoczesny tabor, jak i szynobusy. W trakcie tej imprezy można było wejść do kabiny jednej z trzech lokomotyw towarowych i zapoznać się z pracą maszynisty, jak również skorzystać z bezpłatnego przejazdu do Goleszowa pociągiem szwajcarskiej firmy Stadler typu Flirt, który udostępniony był do całodziennego zwiedzania.